nic ważne. Na koniec sklep z Działdowa, który reklamuje nietypowe obuwie ślubne, proszę bardzo. Wyraźnie jednak widać, że obuwniczy interes jest im nie na rękę. Jutro spotka się z Państwem Maciej Orłoś. Zapraszam na 17. Do widzenia. Na koniec Szczecin i instrukcja dojścia do sklepu, proszę bardzo. Sklep przeniesiony 20 metrów dalej, na drugą stronę ulicy. Wjazd od Unisławy, domofon za szlabanem, pod sklepem metalowym. Od razu widać, że właściciel to wytrawny gracz, wie jak zrobić podchody pod klienta. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam, do widzenia. Na koniec ogłoszenie. Na nowego właściciela czeka pies w typie Amstaffa. Jest ułożony i opanowany, a do tego pies perfekcyjnie jeździ samochodem. No cóż, kiedyś jeździł koleją, ale ciągle się spóźniał, więc teraz wybrał auto. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam, do widzenia. Na koniec oferta z Oleśnicy koło Wrocławia, proszę bardzo. Wyprzedaż meblów salonowych. Z tej promocji skorzysta na pewno dentysta, bo od samego patrzenia zęby bolą. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam, do widzenia Państwu. Według jednego z kalendarzy dzisiaj, czyli w piątek, 11 lutego, jest tłusty czwartek. Ta słodka informacja jest niestety fałszywa, a potwierdzają to cukiernicy, którzy są w lesie do 3 marca. Spotykamy się jutro w przerwie skoków narciarskich. Do zobaczenia. Na koniec ciekawostka znaleziona w bydgoskiej prasie, proszę bardzo. Z tekstu wynika, że w mieście doszło do zderzenia ulic Sułkowskiego i Powstańców Wielkopolskich. Przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa. Nie wiadomo, która z dwóch ulic dopuściła się tego wykroczenia. Sprawa się ciągnie, no a pewnie dlatego w obawie przed ulicznymi walkami obie arterie skuto lodem. Jutro spotykamy się o 17. Do widzenia. Na koniec zajrzyjmy do internetu, bo nasz widz znalazł tam taką oto perełkę. To wykres dotyczący wysokości ilorazu inteligencji w różnych krajach. Ciekawość wzbudza nazwa kraju oznaczonego numerem 13. Proszę się przyjrzeć, widać flagę państwa, którego nazwa to porcelana. Biorąc pod uwagę fakt, że od wieków jest symbolem kultury chińskiej, wyszła z tego całkiem inteligentna promocja kraju. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam. Do widzenia. Na koniec akcesoria fryzjerskie zakupione w jednym ze sklepów w województwie śląskim. Proszę bardzo, oto wsuwki do włosów. Chyba Państwo tego nie widzą, ale to są igły do szycia. I puenta jest taka, można nimi uszyć nie jedną fryzurę, na przykład jeżyka. Jutro spotka się z Państwem Maciej Orłoś. Zapraszam na 17 w jego imieniu. Do widzenia. Na koniec informacja z pewnej przychodni, proszę bardzo. Przy okienku stoi jedna osoba. I tak marna to zachęta, gdy wiadomo, że w poczekalni stale siedzi kilkanaście. Jutro w Teleekspresie Maciej Orłoś. Zapraszam, do widzenia Państwa. Na koniec ogłoszenie z fabryki w Warszawie, która chce zatrudnić inżyniera w dziale logistyki. Proszę bardzo, będzie to praca odpowiedzialna, polegająca m.in. na projektowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań i problemów logistycznych. Czekamy zatem, aż firma zacznie się chwalić swoimi pierwszymi problemami. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam, do widzenia. Na koniec ciekawostka ze strony internetowej Policji w Zduńskiej Woli. Czytamy, że policjanci zatrzymali pijanego mężczyznę w stanie nietrzeźwym. No, gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na zatrzymanie pijanego mężczyzny w stanie trzeźwym. Jutro w Teleekspresie spotka się z Państwem Katarzyna Trzaskalska. Zapraszam, do widzenia. Na koniec się pochwalimy, bo nasza teleekspresowa rodzina powiększyła się. 12 maja o 12.12 pojawił się na świecie Franciszek, syn naszej redakcyjnej koleżanki Katarzyny Trzaskalskiej. Kasiu, gratulacje. Optymistycznie kończymy teleekspres. Jutro spotka się z Państwem Maciej Orłoś. Zapraszam, do widzenia. To na koniec odkrywcza informacja znaleziona na szybie jednej z olsztyńskich księgarni. Godziny otwarcia 9.19, sobota 10.16, parter 10.16. I w taki trochę dołujący sposób niedziela została sprowadzona do parteru. Jutro w Teleekspresie Maciej Orłoś. Zapraszam. Do widzenia.
tym kot pyta, nie błądzi. Na koniec propozycja na weekend za miastem, nadesłana przez pana Marcina z Sieradza. Proszę bardzo, tak wygląda grill okrągły. Okrągły nie jest, ale widać, że wygodny, tylko trzeba uważać, żeby się tu i ówdzie zanadto nie przypiekło. Jutro spotykamy się o 17:00. Zapraszam, do widzenia. No to na koniec harmonogram sprzątania na jednej z klatek schodowych w Wodzisławiu Śląskim. Do numerów mieszkań przyporządkowano daty czyszczenia klatki. Za nieprzestrzeganie grafiku grożą surowe kary. Proszę spojrzeć, sąsiadka spod jedynki została sprzątnięta. Jutro spotka się z Państwem Maciej Orłoś. Zapraszam, do widzenia. Na koniec zdjęcie od pani Moniki z Inowrocławia. Proszę bardzo, lody podaje sprzedawca. W przełamaniu pierwszych lodów musi pomóc dowód osobisty. Jutro spotykamy się o 17:00. Zapraszam. Do widzenia. No to na deser gofry z Gdyni. W ofercie dodatków jest między innymi zabita śmietana. Brzmi zabawnie, więc pokazujemy tak dla zabicia czasu. Jutro w Telekspresie Maciej Orłoś. Zapraszam. Do widzenia.